Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam i potem obalę 7 mitów na temat kalisteniki. Zanim jeszcze zaczniemy, przypominam o możliwości odebrania za darmo e-booka o kalistenice. Link macie w opisie. A teraz zaczynamy. Zaczniemy od pierwszego mitu, a mianowicie kalistenika jest lepsza od dźwigania ciężarów. W niektórych reklamach dotyczących jakichś kursów czy planów treningowych związanych z kalisteniką możemy wychwycić taką narrację, że kalistenika to jest ten taki najlepszy sport siłowy i jest lepszy od dźwigania ciężarów. Chciałbym obalić ten mit i pokazać, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak lepszy czy gorszy trening siłowy. Kalistenika i dźwiganie ciężarów zarówno mają swoje plusy, jak i minusy. Porównywanie kalisteniki i siłowni to nie jest oczywiście temat tego filmu, ale chciałbym tylko zaznaczyć, że niech każdy ćwiczy co chce. Kalistenika wiąże się bardziej z rozwojem siły w konkretnych jakichś ruchach, jak na przykład elementach, a na siłowni bardziej możemy skupić się na budowaniu masy mięśniowej i rozwoju tych partii, na których nam najbardziej zależy. Oprócz tego na siłowni uważam, że znacznie lepiej będziemy mogli też rozwinąć silne, skoczne, sprawne nogi. Drugi mit to twierdzenie, że takie elementy jak front lever czy planche to przede wszystkim mocny core. Wiele osób twierdzi, że kalistenika to przede wszystkim silny brzuch i jasne, to jest prawda, że ćwicząc kalistenikę możemy zbudować naprawdę ogromną kontrolę w naszych mięśniach core. I oczywiście nasze mięśnie brzucha, nasze mięśnie głębokie są bardzo zaangażowane w takich elementach jak front lever czy planche. Ale mam wrażenie, że w internecie niektórzy ludzie zbyt dużą wagę przywiązują właśnie do mięśni brzucha w kontekście kalisteniki, twierdząc, jakoby mięśnie brzucha to w ogóle wykonywały cały ruch takiego na przykład plancha. No nie, mięśnie brzucha są ważne, ale w tych ćwiczeniach statycznych przede wszystkim największe znaczenie mają nasze plecy, nasze barki, nasze mięśnie naramienne, bicepsy. I to tutaj te mięśnie przede wszystkim wykonują tę pracę. One sprawiają, że w ogóle unosimy się w tych pozycjach. I tak jak mówiłem wcześniej, core jest ważny, utrzymuje prawidłową pozycję, ale nie jest to najważniejsza grupa mięśniowa odpowiadająca za te elementy. I kolejny mit odnosi się raczej do osób, które nie są jeszcze jakoś zaznajomione z kalisteniką. Mam wrażenie, że istnieje takie przekonanie, że kalistenika czy street workout to przede wszystkim dipy, pompki, podciąganie i jakieś tam ćwiczenia na brzuch. Chciałbym po prostu uświadomić nowe osoby w tym sporcie, że kalistenika jest bardzo, bardzo rozbudowana. I o ile na zawodach możemy na przykład mieć taką konkurencję wytrzymałościową, w której najlepsi zawodnicy robią dosłownie setki pompek na komendę czy w określonym czasie, to istnieją też inne kategorie kalisteniki. I tak możemy robić na przykład różne zaawansowane elementy dynamiczne na drążku. To też jest kalistenika i te wszystkie podstawowe ćwiczenia, jak podciąganie i dipy, służą raczej takiemu wyższemu celowi, jakim jest nauka tych elementów, czyli wzmocnienie się pod te elementy. Mamy też elementy statyczne i różne jakieś wariacje tych figur, które są naprawdę, naprawdę trudne i można powiedzieć w nieograniczony sposób możemy sobie je utrudniać. Oprócz tego jeszcze jedna kategoria kalisteniczna, a nie do końca kalisteniczna, ponieważ kalistenika z definicji to ćwiczenia z własną masą ciała, a tutaj mamy ćwiczenia z ciężarami, to street lifting. Street lifting to jest podciąganie i dip z ciężarem, czyli jak ja to nazywam, taki kalisteniczny dwubój. W tej konkurencji zawodnicy starają się podnieść jak największy ciężar na jedno powtórzenie, zarówno dipa, jak i podciąganie. W zależności od zawodów oczywiście te ciężary się jakoś tam przelicza czy sumuje, ale cel jest po prostu taki, żeby podnieść jak największe ciężary. Tak więc jak widzicie, kalistenika jest bardzo rozbudowana, mamy wiele różnych wariantów, w co konkretnie pójdziemy jakoś tam w przyszłości, na czym się będziemy najbardziej skupiać i jak widzisz, street workout to nie tylko podciąganie na drążku na placyku. Kolejny mit, który często jest powielany w jakichś poradnikach dotyczących elementów statycznych w street workoucie, to taki mit, który mówi, że żeby przejść do kolejnej progresji danego elementu, to musisz poprzednią łatwiejszą progresję trzymać przez 40 sekund. Mniej więcej przez 40 sekund spotkałem się, pamiętam, kiedyś z taką grafiką, która pokazywała, przez jaki czas musisz utrzymać daną pozycję, żeby przejść dalej. No moim zdaniem to jest błędne podejście, ponieważ trzymanie na przykład przez 40 sekund advanced tak front levera tylko po to, żeby przejść do front levera z jedną nogą i znowu tego front levera z jedną nogą katować, aż będziesz w stanie go utrzymać przez 40 sekund, no jest moim zdaniem bez sensu. Możemy znacznie wcześniej przejść do trudniejszych progresji i oprócz tego pamiętaj, że możesz korzystać z odciążenia
gum oporowych. Gumy oporowe pozwolą Ci przyjąć już tę finalną pozycję front levera albo jakąś trudniejszą progresję, której jeszcze nie potrafisz i już jakoś tam przyzwyczaić to swoje ciało do trudniejszych wariantów. Tak więc pamiętaj, że jeśli potrafisz z poprawną techniką utrzymać daną pozycję przez mniej więcej jakieś 10-15 sekund, to już możesz myśleć, żeby jakoś sobie to ćwiczenie utrudnić. Kolejny mit dotyczący treningu nóg to twierdzenie, że nie możesz ćwiczyć nóg, jeśli ćwiczysz elementy statyczne. I po części tutaj to twierdzenie jest prawdziwe, ponieważ pamiętaj, że jeśli robisz te elementy statyczne, to duża masa skupiona w okolicach kończyn dolnych będzie powodować taką niekorzystną dźwignię. Tak więc trening taki mocny pod hipertrofię nóg faktycznie może być przeszkodą, ale sam fakt, że ty trenujesz na przykład nogi i robisz jakieś ćwiczenia wzmacniające, no nie sprawi od razu, że będziesz miał jakieś ogromne nogi i to źle się przełoży na plancha czy front levera. Oprócz tego pamiętaj, że przy front leverze, czy przy planchu, czy przy fladze, czy w staniu na rękach pracuje tak naprawdę całe ciało. I nogi również pełnią tutaj ważną funkcję, ponieważ pozostając napięte, wpływają na wszystkie inne grupy mięśniowe w naszym ciele i to napięcie powoduje, że całe ciało pozostaje spięte i ten ruch kontrolujemy. Tak więc takie ćwiczenia nóg, jak na przykład spięcia nóg przy drabinkach, czy jakieś przysiady na innej nodze, powodują, że będziesz miał więcej kontroli w swoim ciele i to będzie miało dobre przełożenie na trening statyki. Oprócz tego, jeśli ktoś na przykład trenuje freestyle, to może być tak, że schodząc z drążka też potrzebujesz silnych nóg po to, żeby zamortyzować po prostu to zejście z drążka po jakimś salcie i tak dalej. Tak więc w takim wypadku nawet robienie takich cięższych przysiadów też ma sens. I pamiętaj, że o ile nie jesteś osobą początkującą, to ćwicząc nogi na niskich zakresach powtórzeń, tak mniej więcej od 1 do 5, nie będziesz jakoś bardzo rozwijał masy mięśniowej, ponieważ wtedy stawiamy przede wszystkim na adaptację naszego układu nerwowego. Jeśli wiadomo, nie miałeś żadnego doświadczenia z treningiem nóg i nagle zaczniesz robić przysiady takie cięższe, no to ta hipertrofia też tutaj nastąpi. Te nogi rozrosną się, ale to nie będzie aż tak duży przyrost, że przeszkodzi Ci w elementach statycznych. Tak więc pamiętaj, żeby zadbać też o swoje nogi i po prostu być cały, sprawny, a nie, że tylko mieć na przykład rozbudowaną górę. Wiadomo, że jeśli zależy Ci bardziej na tych elementach, no to być może będziesz musiał w pewien sposób trochę ograniczyć te treningi kończyn dolnych, ale to nie jest oczywiście wymówka, żeby w ogóle ich nie trenować. Następny mit to twierdzenie, że potrzebujesz pewnego poziomu zaawansowania, żeby nauczyć się danego elementu. O co chodzi? Może na przykład spotkałeś się z takim podejściem, że zanim weźmiesz się na przykład za plancha, to musisz stać na rękach przez minutę. I dopiero jak wzmocnisz się w tym staniu na rękach, no to weź się za plancha. Moim zdaniem całkowicie błędne podejście i nie powinno się właśnie kierować takimi radami. Dlaczego? Minuta na przykład stania na rękach to jest naprawdę, naprawdę dużo takiego sztywnego stania na rękach. I oczywiście, że to dobre stanie na rękach miałoby przełożenie na tego plancha. Potem w przyszłości być może byś nawet szybciej progresował w tym planchu, jeśli to stanie na rękach miałbyś dobre. Ale jeśli ktoś naprawdę chce się nauczyć tego plancha, no to jaki sens jest na przykład uczyć się przez 2-3 lata stania na rękach tylko i wyłącznie po to, żeby tam kiedyś wziąć się za tego plancha? Istnieje bardzo dużo regresji plancha, jakichś prostszych ćwiczeń, na przykład planch lean, na przykład tuck front lever i tak samo jakieś wzmacnianie się w pompkach w staniu na rękach, na przykład przy ścianie, pompki pike. To są wszystko ćwiczenia, które w pewnym sensie już będą Cię przygotowywać pod tego plancha. Więc twierdzenie, że dopiero musisz coś tam zrobić, żeby w ogóle zacząć się uczyć plancha czy innego jakiegoś elementu, jest bez sensu. Ponieważ pamiętaj, że nawet ćwicząc zwykłe pompki i mając w głowie to, że w przyszłości, czy za 2, czy za 3 lata chcesz się nauczyć plancha, no to tak naprawdę już się go w jakiś sposób uczysz, nawet jeśli jesteś osobą początkującą. I nie trzymaj się takich sztywnych granic, że drugi na przykład przykład, chcesz się nauczyć front levera, to musisz zrobić 20 podciągnięć. No nie, jeśli jest jakieś proste ćwiczenie pod front levera, choćby najprostsze, i tych podciągnięć nawet potrafisz wykonać 5-10, ale to ćwiczenie najprostsze jesteś z poprawną techniką w stanie wykonać, no to czemu miałbyś go nie robić i już przygotowywać się pod ten wymarzony
element. I ostatni, nagminnie powielany mit dotyczy techniki pozycji hollow body. Jest taki mit, takie przekonanie, że hollow body powinno wykonywać się w takim bardzo mocnym łuku i technika ta błędna mówi, że lędźwie powinny być przyklejone do ziemi podczas robienia hollow body. To nie jest, uważam, poprawna pozycja, ponieważ jeśli by spojrzeć pod względem funkcjonalnym na tę pozycję hollow body, no to ani na przykład robiąc front levera, ani plancha, my nie jesteśmy po prostu tak wygięci i tym bardziej jeśli na przykład poruszamy się, chodzimy, to też nie jesteśmy w ten sposób, w takim łuku wygięci, tylko jesteśmy prosto. Tak więc jeśli chcesz lepiej zaangażować mięśnie brzucha i chcesz bardziej sprawić, żeby ta sylwetka hollow body odzwierciedlała potem te elementy statyczne, jakieś trudniejsze, to staraj się być prostym podczas robienia tej pozycji hollow body. I o ile trzymasz odpowiednio napięcie w mięśniach brzucha, nie otwiera ci się klatka, nie puszczasz tego brzucha, nie przeciążasz odcinka lędźwiowego, to możesz delikatnie lędźwia odkleić od podłogi i wtedy to hollow body będzie nadal poprawne. I pamiętaj, że zamiast tego wyginania się w łuk, możesz dosłownie delikatnie unieść ręce i nogi, mając jednocześnie napięte ciało. I to by było wszystko w tym filmie. Jeśli znacie jeszcze jakieś mity dotyczące kalisteniki, to koniecznie napiszcie je w komentarzach. Do usłyszenia.